Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Rozliczenie środków dla organizacji COPA COGECA przez Ministerstwo Rolnictwa prowadzone jest wzorowo. Były kontrole różnych instytucji, w tym m.in. Najwyższej Izby Kontroli. I w protokole jest taki zapis, że nie ma do nadzoru ministerstwa najmniejszych zastrzeżeń. Te zastrzeżenia są kierowane w stosunku do wielu organizacji. Tak, udział organizacji między innymi w tym najtrudniejszym problemie, jeżeli chodzi o afrykański pomór świń. Wczoraj mieliśmy wielogodzinne spotkanie afrykański, tak muszę to nazwać, jak to się fachowo nazywa, z pełnym szacunkiem do pana posła. I w związku z tym wykorzystujemy działalność tych organizacji do rozładowania tego problemu. Natomiast Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, tak jak powiedziałem, jest organizacją niezależną. Natomiast wszyscy szefowie organizacji COPA COGECA w dniu 6 lutego na spotkaniu z ministrem rolnictwa jednomyślnie określili, że chcą rozwiązania tylko na rok 2014, a na następne lata będą pracowali nad nowymi rozwiązaniami wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Sejmową Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziękuję.